Siemano, tu Skonsper, a to nasza pierwsza seria, w ogóle pierwsza na moim kanale i pierwszy odcinek z gry Brothers in Arms, Earn in Blood. Zaczniemy sobie opowieść od początku. Rozpoczniemy, widzicie, mamy tu nasz profil i rozpoczniemy sobie grę. Gra jest bardzo fajna, o tematyce wojennej. Mam zamiar przejść wszystkie trzy części. I w sumie gry dawno nie odpalałem, więc będziecie świadkami jak lamie. No to idziemy. Na normalnym. Tak pewnie będę ginął co chwilę, no ale dobra, przynajmniej się pośmiejecie. Eddie, Sergeant. Have a seat. You want some coffee, son? It's fresh. Well, as fresh as it gets around here. Yes, sir. Haven't had a good cup of coffee in 3-4 days now. It smells great. Thank you, sir. Czekajcie, włączymy napisy, żebyście... to było chyba widać... Nie, nie. To było... O, napisy. No, to idziemy dalej. Name and rank. Sergeant Joe Hartsock, sir. Well, everyone calls me Red. So how long is this gonna take? Sir, I'd just like to get back to my men. Second? Sir? You and your men are in second squad, correct? Oh, yes, sir. Second took heavy losses in Carentan. I was with third at the time. Under Sergeant Matthew Baker? Sort of, yes, sir. Sort of? We were promoted less than 20 days apart. Carentan seems so minor next to what happened in St. Savore. And your first objective as a sergeant was taking St. Savore? Yes, sir. How did the drop go? Let's get the hell out of here! Jump, sir! We wait for the green light! We wait any longer, there won't be a fucking green light! Baker! Stand in the door! Widzicie, sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Rocky. There was so much smoke and fire, we didn't even see Muza. Muza? He was the last in the stick. Took a piece of flak in the chest. He was dead before we even noticed he was on the floor. We just left him in the plane. Can we talk about something else, sir? All right. Tell me what happened after you landed in Normandy. No, w sumie nie było zbyt trudne. Jedziemy dalej. It wasn't the smoothest jump ever. Oczywiście pierwsze misje będą polegały na samouczku, więc będzie bardzo przyjemnie. There was a guy from 82nd I found nearby. Jak widzicie,
ten red, czyli ten rudy, będzie sobie przypominał na formie retrospekcji, co się działo i będzie odpowiadał na pytania tego... Nie, Hartzog, nie. Ten drugi, co go pytał, o. Lieutenant Colonel Robert Cole? Marshal. Yes, sir. Hell of a soldier. Love to use the Lord's name in vain, though. My wife really hates that. No, to jedziemy. Schwaben machen und papieren bitte! Das kann nicht wahr sein! Das kann ja. Nicht... Scheiße! 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 Ja, Schwaben machen is dead. Ktoś mnie wyciągnie? Thank you for the second one later. For now, I guess it's just you and me. Better get your rifle out of your leg bag so we can get moving. Gra nawet na normalnym jest trudna. Więc... O, dobra, bierzemy karabin. Mam mój karabin? Nie mam karabinu! Znajdź swój... Aha. No jak widzicie, samouczek. Ale mi się wydaje, że Brothers in Arms pokazuje właśnie naprawdę, jak to się działa, na przykład Call of Duty, że mamy 500... O, mam władzę. 500 naboi i możemy lecieć na... pałę przysłowiową do przodu i zabijamy 600 ludzi, a sami nie giniemy. I są wybuchy, no tak samo jakby film oglądał sensacyjny. A tutaj jednak pokazuje prawdziwe, jakby takie realia II wojny światowej, jak giną, są te epicka muzyka w tle, odczucia i w sumie też mało amunicji, dlatego trzeba się trochę pilnować. Na razie nie mamy broni. No i widzicie. Wiemy jak robić to wszystko. O, tu są nasi. O, Niemcy, ja! Schwaben machen! Dobra. No to idziemy. Muszę znaleźć swoją broń. Dobra. O, yeah! O, ale mamy dużo amunicji i aż zero. O, będziemy mogli brać właśnie. I to w każdym momencie. Ale mi dałeś magazynek. Reload. Strach na wróble przybranym niemiecki mundur. O, przypadkowo chyba. Wyobraź sobie, że ten obiekt jest żywym wrogiem. Dobra, wyobrażam. Dobra. Niemiec! Na rozstrzelanen! Boom headshot. Chyba go... Dziwne, że nie odpadł mu ten hełm, ale dobra. Jesteś dowódcą, więc Doyle będzie wykonał twoje rozkazy. Właśnie, w tej grze będzie też odrobina taktyki, ponieważ będziemy mieć swoich ludzi i będziemy wydawać im rozkazy. Grupa szturmowa, dobra. Bla, 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 bla. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić pierścień dowodzenia. Aha. Potem wskazać i puść. Doyle! A, czyli tak właśnie rozkazujemy naszym ludziom. Musiałem sobie przypomnieć. Okej. Shit, Kraus! Oj. Give me some goddamn fire! Jak widzicie, ten czerwony wskaźnik to jest osaczenie, czyli to przygłoszenie sobie. O, jak będzie ten... Jak już czerwonego nie będzie, to wróg będzie się po prostu... Będzie gorzej celował, coraz mniej strzelał, będzie bardziej uciekał, a my możemy go flankować i dobić. Będzie się krył przed naszym ogniem. Dobra, okej. To jest szturm, że... O, walka o zwarciu, ale ja tego nie polecam. Lepiej się na odległość się trzymać. Doyle! Stay on me! No, i już możemy iść. No, jedziemy! O! Dum, 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 dum. Coś tam szczela. Zaraz pójdziemy się tym rozprawić. Coś tutaj... O! Nie wód.
Idziemy sobie tutaj. O. No, niestety chyba zginął. Żyjesz? A, dobra. Spadochron. Nie chcę amunicji. Idziemy po... O, niemieckie? Schwabenmachen, ja. Żryj. O, niemiecka świnia. A, dobra. Idziemy. Może ten koleś będzie miał coś fajnego do powiedzenia. O, nie mogę się ruszać. Go! Siema. You should see the look on y'all's faces. Did you forget the password? No, I remembered. Flash answered by thunder and all that. I could see plain as day it was red from third squad. We could have shot you. Well, damn good thing you didn't, right? Shit, I'd have been mighty ticked off. We should keep moving. Okay. Whoop. You jam it. Well, I ain't yelling Flash. So what are we doing, guys? To nic raczej nie ma. No to idziemy. Dum, 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 dum. O, następne strzały. I teraz mamy chyba dwóch w oddziale. Tak? Chodźcie. O, no. Squad, gather up. Chodźcie do mnie. Idziemy. Tam. Oj. Doyle, hurry up, over there. O, widok sytuacyjny. To jest też właśnie inny ten, że możemy sobie... Mapa taktyczna, innymi słowy, że możemy sobie przełączać i... Przełączać, przepraszam. I wydawać rozkazy. Trochę takie oszustwo, no bo dzięki mapie dowiemy się, gdzie jest wróg, ale bardzo ułatwia to sprawę. O, no i widzicie. O, ja będę tak się starał, że jednak ludzi będę na jakieś ustalone pozycje, żeby jak najmniej ich stracić, bo później będziemy mieć achika za to, że jak najmniej ludzi stracimy. A później ten, a my sobie będziemy przechodzić koło nich i będziemy niszczyć Szwabów. No, ale jednak trochę życia potracimy, więc właśnie jak już powiedziałem, musicie się spodziewać lamienia. Idziemy. Aha, okej. Okay. I rozkazaliśmy element szereg. A będę mógł ostrzelić. Idziemy. Idziemy. Tum, tum. No, odcinki nie wiem, jak będą się ukazywać. Wow, okej. Okay. Odcinki nie wiem, jak będą się ukazywać. Double time! Put some fire on him! Kurde, żrej to. Gin. Wow, to jakiś turbo Niemiec, bo tyle pocisków wytrzymał. Dobra, schowali się tu. Give me some goddamn fire! No, odcinki będą się ukazywać jak w miarę możliwości czasowej. Mogą tak być, że przez 2 tygodnie nie będzie odcinków, ale może też tak być, że przez tydzień będzie 20 odcinków na przykład. To zależy od mojego czasu. Jak widzicie, strzelam teraz na oślep, żeby moi ludzie mieli czas, bo teraz po prostu się kryją te Niemcy, a tak to moi ludzie będą mieli czas na przejście do nowych pozycji i nie zaczną ich strzelać. No i oni będą ten, a ja mogę ich oflankować. O, mordę, tego dostałem. Zapominam, że to nie Call of Duty. O, i jak wam też powiem, że bardzo trudno to się celuje i bardziej na odległość. Preferuję tą broń właśnie całą w ręku, bo ma taki fajny celownik i będzie można przez szpary od płotu i tak dalej. Dobra, idziemy dalej. Ciśniemy niemieckie świnie. Żryć ołów. O. Flash. Flash. Thunder. Thunder. See? I can do it. Get your asses over here, boys. Jedziemy. Where are you, Bear Trooper? O, Thompsona, lepszy karabin od tego mojego. He means all what right. Unit? Oh, 101st, F Company. I'm 2nd Squad. He's 3rd. I'm 82nd. Can't seem to find anyone from my unit. Well, son, that don't matter now. You stick with me. We're headed towards the battery. Sir, I hear horses coming down the road. Shut the hell up and stay quiet! Did he say horses? I
Ich habe ja, ja. German, ja. Alright, you take the road now, flank. Move your asses! Yeah. Whoa. That was the first time in the war I got the impression I was about to die. Why do you say that? Zastrzelę tego konia, kurde. Something about the horses, maybe. I've had bad experiences with horses. Nie mogę strzelać. Nie. O kurde. Kurde. Zlikwiduj niemiecki konwój. Dochodźcie. Tum. I need you over there. Tutaj. Double time. Suppress. Aga. Boom headshot. We can't hit it. Get down, man. Chyba trafiłem. Trafiłem. Jedziemy. Chicken. A konia można? Jebać konie. Ha 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 ha. Idziemy. O, tam są moi, dobra, chodźcie. Teraz bardziej do off, biorę tą szybko strzelną. Idzie. Oj. Wow. Trochę widzicie, jak trudno trochę się tu strzela, ale damy radę, najwyżej będę powtarzał. Kurde, ciągle zapominam, że to nie jest Call of Duty i chcę biegać na pałę. Uwaga. Mam lepszą pozycję. Traf go, kurde. Chyba dostał. Nie dostał. Wow, dostałem. Dobra, jestem żółty. Trochę to niezbyt fajnie wygląda. Idziemy. Wyłoń tą szwabską głowę. O, to w nich. Dobra, dostał. Nie wiem, jak go zabiłem, ale dobra, idziemy. Teraz 10 pocisków z tej broni. No, gin, kurde. Dobra. Idziemy. Oj, kończy mi się ammo. Heavy base of fire! There! Now! Jedziemy, zniszczymy ich. Siema. Boom headshot. Co? Ich bin haben machsen Mist, ja? O. Konio. Jebać konie! Quick, go! Hurry up, over there! Fuck! Ale mi konwój. Normalnie. Guys, fall in! Roger that! I co? Mamy tam iść? Spotkać się z kimś? No, więc Niemców, jak widzicie, bardzo łatwo. W sumie czasami trudno, ale tak, to są słabi, więc łatwo ich niszczyć. Jak widzicie, nasza postać ma bardzo mało zdrowia. Ale cóż. Dobra, jedziemy.
Jak skończymy tę misję, skończymy odcinek. There's an abandoned gun battery not far from here, just outside of St. Martin. I'm setting up CP in a farmhouse there, so you men stick with me. We've got a lot of work to do. Jej, rozdział zaliczony, dostaliśmy nawet medal. Czekaj, to chyba będzie kontynuować, czekajcie. O, świetne zwycięstwo, wypełniłeś powierzone ci zadanie, unikając niepotrzebnych strat. Nie miniecie awans. Czyli jak widzicie, nie straciliśmy ani jednego żołnierza i będziemy mieć awans. Dlatego żegnam was i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy Brothers in Arms. Siemanko, do zobaczenia, cześć.